Witam wszystkich serdecznie. Prezentacja kolejna. Tym razem Bizon Z050. Kurczę. Z056. Do farminga 15. Wejdźmy do sklepu. Żniwiarka jest żniwiarka, kosztuje 5000, dzienne utrzymanie, szerokość 5 metrów. Przystosowana do John Deere'a. Ale to już to nieważne, ten wpis to tam. I Bizon 45 000, 216 koni, dzienne utrzymanie 95, podstawowe uprawy. No i dobra. Zasiadamy za kółkiem. Header do niego jest taki. I teraz pierwsze co, jak zauważyliście, chudy mi zniknęły. Po wejściu do kombajnu znikają te chudy. Godzina i tak dalej, już nie. Jeszcze jedna rzecz, która mi się w miarę podoba. W nim już na początku. Jak widzicie, teraz chudy mam. E, wejdź do maszyny. Data jest, godzina, pieniądze. Wchodzę i znikają. Teraz tak, odpalanie. Odpalił troszeczkę, jak słyszycie. Poklekotał i zgasł. I dopiero za drugim razem odpala. I działa już normalnie. Podjeżdżamy do tego i na czuja musimy, bo chudów nie ma. Dobra, podłączyło się. I teraz tak, światła. Wciskamy F. Są światła z przodu. Header się opuszcza, opuszcza. Tylko nie widać, jak wciskamy G, gdzie jesteśmy, na którym tym nie ma ikonek. Chyba na czuja wszystko. Otwieranie rury działa. Działa. Z tyłu światła są. Kierunkowskazy są. Lusterka nawet ma. Koguty są. Wejdźmy do środka. Lusterka są. Dodatkowe funkcje w środku nie widzę. No, kierowca to pijok jakiś, bo tu widzę browary 4. Spróbujmy uruchomić kombajn. Ale jak? I czy? Jak chudów nie ma. Nie wiem, którym nawet teraz uruchomić kombę. No, wciskam B. Uciekam jeszcze raz, niech się uruchomi. Jak wciśniemy H, zatrudnimy pracownika, no to ten kombajn działa. O, teraz się uruchomił, dobra, klawiszem B, tylko nie wiadomo gdzie go... Nie ma chudów na czuja, nie wiadomo jak to przełączyć. Kurde, z tymi chudami to... I dobra, kosi. Animacja jest przy headerze. Czy
Czyli jest ok. Nie wiem czy mnie słychać, bo te dźwięki są kombajnu takie dość mocne. Gra i tak ma wyciszoną na 10%. Ale tutaj ten kombajn głośno chodzi. Czyli działa ten kombajn. Dobrze by było, jakby te hoody nie znikały jeszcze i było wszystko w porządku. Dobra. To było na tyle. Pierwszy kombajn jakiś działający mamy. Także dziękuję serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.